Hej, cześć, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio i witam was w trzecim odcinku z Mafia 2. Tutaj żeśmy skończyli poprzedni odcinek, w którym żeśmy ukradli pojazd i zabili paru murzynów. To jest nasz pojazd? Tak, bo poznaję po rejestracji. Wsiadaj, kumplu. Zaczynamy jechać. Jak zwykle na poziomie ogaru, a nie jak jakiś wariat. Żeby nie było, że potem będę ginąć lub jakieś mandaty mi będą wlepiać. Nie, 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 nie. Nie damy się w policji. Co to, to nie. Cholera, na skróty jedziemy. A nie powinienem. Ale tam nie pogardzę tym. O. I widzicie, życie sobie ułatwiłem. Jednym skrótem szybciej dojedziemy. Nice going. Yeah, but I almost got my ass kicked. I didn't live through the war just to die in Sand Island. Hey, that's all part of the deal, pal. Take it or leave it. Dobra, spokojnie. I guess you're right. Wow. Worry about it. It's all niebezpiecznie to wyglądało. Dobra, zwolnimy trochę. So, what's the story with Pruski? Mike's a good guy to know. He's a little grouchy, but he's always got a scam. I robimy kolejną misję. He deals with stolen cars mostly. Spent some time inside a while back. I heard he used to stick up gas stations back then. You gonna make him pay to clean the bill for your jacket? Nah, I'll let that one slide. I do a lot of business with the guy. Plus, he's got one hell of a temper. One time we was at the track, some mix spilled a beer on his wind ticket. Mike beat the shit out of him till he went blind in one eye. Drifta. Sounds like kind of stuff. This guy's a maniac. Hey, you just gotta know. Kobiety nie widzą raz, jak chcą uciekać. Shit the fuck. Co ja żem zrobił? Hey, is there a safe place to park around here? I don't want to leave this thing out in the street. Yeah, that's why you're parking your car next to mine in the garage. Dobra, chcę tu parkować, już. Yeah, the neighborhood ain't what it used to be, huh? Szybciej. Dobra, tu wjeżdżamy i zaparkuj na garażu. Ekstra, do mieszkania. O Boże. Ale to, co ja przed chwilą zrobiłem, to była totalne fail. O, dobra, dziękuję bardzo. Pojedziemy sobie na górę. To u mnie szczekają. Myślałem, że to w grze. Takie miałem wrażenie przynajmniej, że to w grze tak ktoś sobie szczeka beztrosko do te drzwi. Oh yeah. If you're hungry, there's some food in the refrigerator. Dobra, lodóweczka. A, dobra, kanapeczka. A mniom, 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 mniom. O, leczy moje obrażenia. Super. I co teraz? Walnij się na kanapę w kuchni. A, w kuchni będziemy spać. Epicko. No to papa. Rozdział trzeci. Wróg publiczny. Mieszkanie Joe, 10 lutego 1945. Pobudka, panie Vito. Lol. To pewnie w czasie snu się rozbierał. Ale to już mniejsza. No co tak dringa, dryn, dryn, dringa. Gdzie to tak? Czekaj. O, tutaj. Dobra. No już, nie hasuj. Joe's pleasure, pal. It's Vito speaking. Vito, why didn't you come home last night? I was worried sick. Mama? I didn't know you had Joe's number. And whose phone is this? So have you spoken to Mr. Pappalardo? Find yourself a job? Hey, told me to come by and see him today. Hopefully he's got some work for me. Okay, Vito. Good luck, mio bambino. All right, bye, mama. No, narka, starucho. Dobra. Teraz mamy podjechać do doku w Southport i porozmawiać z panem Pappalardo. Aha, no tak to ja nie wyjdę. Chwileczkę, najpierw się trzeba przebrać. Rzecz oczywista. I teraz możemy wychodzić. Okej.
Oh, hi there. What's the matter? Nothing good on the radio? Mind your beeswax, kid. Wstrętna baba, ja się jej pytam normalnie. What the fuck? Ej, bo zaraz tobie kopnę. A, sąsiad się skarży. O Boże. Ach, te sprawy sąsiedzkie. Tego się nie ogarnie. Czekajcie, pojazd. Bo teraz mam zaparkowany pojazd tutaj. Jest Jefferson Provincial. A gdzie? Aha, to jest właśnie ten mój pojazd. Tak. Nie, mam tylko ten. O, mogę naprawić samochód. Dobra. Bierzemy samochodzik i jedziemy. I na misję. Już 6 minut minęło. Jedziemy sobie. Spokojnie. Okej. Okay. Miniemy sobie. Ty! Gliny mnie jeszcze nie porwały. Ale bajer. O. Pewnie się nawet nie skapnęli. Ale dobra, nie przeginajmy z prędkością. Bo gliny się na nim zajmą. I potem nie będzie tak za ciekawie. Wow. Bym walnął w coś, ale wolałem się uchronić od tego. No, Łajzo, jak ty podchodzisz? Ja pierdzielę. Dureń jak pała normalnie. O, tu mamy hydraulika, ale nie będziemy marnować hajsu. Zarobiłem 400, a wydałem was 30 parę dolców na naprawę. Nie będę tak marnować na potęgę. Dobra, ale drycior. Muszę więcej części takich driftów robić, żeby mniej wypadków było. Ale żebym też szybciej dojeżdżał. Wow. Ups. Ledwie zarys to był. Żaden wypadek. Motril Glo. No, jakaś firma. Nieważne. Jedziemy. Pełnym gazem. West Side. Piękny. A my mamy być na Southporcie. O kurde. 100 na godzinę jest. Za chwilę. Dobra, może lepiej przyhamujmy. O, spacją możemy zmieniać skrzynię biegów. To jest zresztą dobre. My jesteśmy w Southporcie. Teraz trzeba przygazować. I to ostro. Dobra. To tutaj już będzie. Jeszcze troszeczkę. Jeszcze troszeczkę. Tutaj minąć. Tutaj właśnie zrobić manewr. Drifta zrobić. Pięknie, jaka faza. Pięknie, Jefferson. Ciśniesz ładnie. No, jesteśmy w Cityporcie. No i na miejscu. No i pięknie, żeśmy tu przyjechali. Nie jest aż tak źle. Okej. Już na miejscu, teraz trzeba chyba tylko na górę iść. Z tego co mi wiadomo, możemy już zacząć robić misję. No, zgadza się. Cutscenka. Mniom, mniom, mniom. Jak tam? Kluski. Dobre, panie Klusko. A, drugi czyta jakieś porno. Close the door. It's windy. O kurde, aż taki przeciąg. What do you want? Yeah, I'm looking for a Mr. Papalotto. Oh yeah? Why? My name's Vito Scaletta. My old man used to work for him, and I'm looking for a job, so I came here. Well, you're in the right spot, sonny boy. Dzięki. Federico Papayado at your service. Papayao? They call me Derek. Wow. I think I remember your dad. Derek. Good guy, but drank Dobra, like a fish. What's he up to these days? Jaka Liza na grzywka. Oh, well. Też taką chcę, tylko że ja bym wyglądał jak jakiś Jezus. Ale bez obrazu oczywiście. Wiem, sam się pojechałem. Ale tak bym wyglądał. Aha, to on steki je. Dobra.
Smacznego, żryj to do końca. Follow me. A ty co taki? Za mną! Taki naburmyszony. Jakby ci, nie wiem, komar ugryzł w dupsko. A mamy naszą kochaną fabrykę. Co ja pierwszą fabrykę? Bardziej taki garaż portowy. Magazyn, nie wiem, cokolwiek. Czemu on co chwilę tak przyspiesza i nagle zwalnia? Load this pile of crates onto that truck. When you're okay. done, you get 10 bucks. If something gets lost or broken, you get nothing. Start now and don't take all day. Oh yeah, robimy zajebistą robotę. Hey ho, hey ho, do pracy by się szło. Super. Ale praca. Normalnie przyszłość na wyciągnięcie ręki. Okej, okay, pierwsza skrzyneczka. Oh yeah. Dobra, ja nie mam dość. O, widzę, że grymaśmy przy pracy. Nieładnie. Nie będzie podwyżki. Nie grymaśmy tu. Tylko przenoś skrzynkę number 2. Oni polerują łódkę. Też mają robotę, która im się zapewne, szczerze mówiąc, nie podoba, ale muszą robić, żeby była z tego kapcha. All this for 10 lousy bucks? You gotta be kidding me. No cóż, praca czyni mistrza. Nieważne jaka stawka, najważniejsza, żeby się liczyła pasja. A ty, Vito, nie masz żadnej pasji. Ty tylko byś zabijał Rumunów, Murzynów, Arabów, kogo tylko na myśl by ci przyszło. Dobra. Pięć minut. Szczerze mówiąc, to ty robisz jakieś parę 10 sekund, może minuta, dwie. Przenoś te skrzynki i nie maruć, pindo. Bo nie będzie wypłaty. I tak jak ci facet powiedział, zepsujesz coś, to po dupie dostaniesz i wypłaty nawet nie będzie. Dobra, przenosimy. I ja coś czuję, że ja przyniosę tu te wszystkie skrzynki bez problemu. Nieś, Marian, nieś. I nie maruć. Twoja mina mówi wszystko za ciebie. Aby tam polerować, nie marudzić, bo nie będzie wypłaty. O Boże. Vito to, Vito, zaraz ci normalnie jest szczyknie. O, Vito się już buntuje. To znaczy, że już wie, że jego praca nie miała sensu. Hey, you done? Yeah, I'm done. And you can keep the 10 bucks. When I said I needed a job, I didn't mean slave labor. Whatever. Get the fuck out of here. Co proszę? Don't show your face. Zaś ci heda szczele, ty pindo. I can make 100 times tak się do mnie wyrażasz, szacuneczku, gnojeczku. You said Barbaro? Joe Barbaro? Yeah, so what? Shit. Nobody works. Teraz ja panu się otwieram. Wtedy, kiedy nie trzeba. What the hell are you doing? Come with me. Ja pierdzielę. Najpierw mi prosz pracę za dychę. Pięć skrzynek przeniosłem, się zbuntowałem na ciebie. A teraz mi jakiegoś barbaru każesz, nie wiem, likwidować? Bo ja zbyt nie słuchałem, bardziej się skupiłem na moim komentowaniu. Ale gówniana to była praca. Pięć skrzynek za dychę. What now? Well, this one don't like manual labor. What the fuck? Said he works with Joe Bob. Aha, że robimy dla Joe. Wanna load crates if he works with Joe. You'll have to explain this. A mam ci zaraz przenieść ten twój talerz jedzenia na mordę? Well, my mother wanted me to come no talk about an honest job, but I need some real money, so this ain't gonna cut it. Them women, they're all the same, right, Steve? Sure, Derek. She doesn't want you hanging around with Joe, right? My mother was the same way. Look what become of me. Mm. Union boss. I got the whole fucking waterfront under my... Bravo. Cieszę się. So how's Joe? Pretty good, I guess. A Joe dalej się obżera. Oh, we go way back to the old neighborhood. I just come back from overseas and he's putting me up until I can get back on my feet. Listen, you gotta understand, a person in my position has gotta be careful.
Mm-hmm. Certainly. So you won't mind if I give Joe a call, right? Nah, go ahead. Now, where'd I put his number? Hey, here it is. Na co ci Givera? Pogrzało cię? A, wiedziałem, no ten czyta jakieś porno, no. Normalnie głuchy telefon. To co? To co mi zrobisz? That wouldn't be good. Hi, Joe. Hey, this is Derek. Listen, I got this guy here. What'd you say your name was? Vito. Vito. He's looking for a job. He says he's a friend of yours. A good friend. I just wanted to check with you first. Uh-huh. Sure. War hero and all that shit. All right, all right. Thanks, then. I'll talk to you later. Sorry, pal. I had to check you out. Joe says you just come back from Italy. No. You must be able to handle yourself. You want to make a little more money? I got just the thing. A może obiadek na początek? The guys here are supposed to pay a monthly fee to the barber, but half of them never cough it up. I need someone to give them a little nudge. $10 a man. What if they don't need a haircut? Well, then you'll have to convince them otherwise. I see. What if somebody makes a fuss? Then you kick the shit out of them. No. Well, let's say you teach them a lesson that doesn't require that they miss work. Beef puff. You got it? Beef Which point. Is why Steve ain't doing the job. Right, Steve? No, i jedziemy z nimi. Collect at least $150 I give you for walking stek. Around, Już. Taking it to see Dawaj and meeting new people. Płatną Easy fucking money, 17 minut. What do you say? O, 5 dych mi odpalisz. No. Jestem zadowolony. Od lockerów. Należność Dereka. Jasne, idziemy. Do roboty. I'm here to collect the fee for the barber. Hey, what kind of game you playing here? The kind where you pay what you owe when you don't get hurt. You got a problem with that? I got a problem with you. Now get out of here before I kick your ass. Sprowokowałeś mnie, idioto. Masz robolu za 5 groszy. Here's your fucking money. No. Yeah, glad you decided to reconsider. Dziękuję. Kozak. Hey, pal. Derek needs you to pay the fee for the barber. Yeah, I must have forgot or something. Next time, try to pay on time, okay? Thanks. Dziękuję. Dobra. Chyba jeszcze ten robotnik. Tak. Hey, Derek needs you to pay the fee for the barber. Sure, here it is. I don't want no problem. W końcu jacyś ludzie, don't leave it until nie the last minute next time. No i dobra. Kapucha wzięta. O! Hey, pal. Derek needs you to pay the fee for the barber. Oh, kurde. Look, asshole. I'm not in the mood. Why don't you get out of my face before yeah. you get hurt? Ah, no can do, pal. Derek wants his money. Derek can kiss my ass. What's that fat fuck gonna do? Have me killed? Hey, you said it, not me. Why don't you give it a try then, asshole? No chodź, kozaku. Get him. O, już dostaję po mordzie. Taki będziesz lichy, jak cię skopię. No i co? Takiś kozak? O, proszę. Widzę, jak dużo potrafi murzyn. Kurde, słabiutko. Kurde. Masz, to było perfekcyjne. Dobrze. Ktoś jeszcze? Come on, bitches. Anybody else? Got a fucking problem with paying for the fucking barber? Dawać hajs, ciule. Dziękuję. Ja pierdzielę. Jaki żeśmy tu burdel zrobili. Ale tamten murzyn już będzie kwiczał i piszczał. Jeżeli nie będzie chciał zapłacić za fryzjera, to jeszcze raz mu się oberwie. Dobra.
Jesteśmy. Here's the money, boss. Proszę. Kapucha. Good job. Here's your share. Okay. I watch you take care of Bill. You were good. Dziękuję. Steve damn near got his ass kicked when he tried that. Right, Steve? Yeah. Right, Derek. Here's a bonus for sorting him out. Thanks. The guy's been a real fucking pain. Now get out of here, kid. I gotta be getting back to business. Say hello to your mother for me. Tell her you got yourself a job as my assistant. Yeah, we'll do. No, nara. I'll see you later. Nara. Nara, babo, gruba. I almost forgot. No, co Joe called. He wants you should meet him at Freddy's. Dobra. I jedziemy do baru Freddy'ego w Little Italy. Gdzie to się wychodzi, bo ja teraz nie ogarniałem. Jest, dobra. A, parkour, o. O kurde, nie o to mi, nie o to mi chodziło, ale tak może być. Dobra, jedziemy. Jedziemy stąd. Do John. I zakończymy tam odcinek. Ale było epicko, powiem wam. Jak na jedną bijatykę. No może były dwie. I poza tym, żeśmy okradali roboli z kasy, no to było przyjemnie. Więc jak już tylko dojadę tam, to skończymy odcinek, bo nie chcę mi się znowu pół godziny robić. Ale lepszy będzie taki 20-minutowy. Dobra, za chwilę będziemy na miejscu. Kurde, prawie bym kolejnego człowieka rozjechał. A dzisiaj już kobitkę rozjechałem, to już starczy. Starczy ofiar. Kurwo! Ty debilu! Ty! Cioto pieprzona! Gnoju zasrany! Won! Ja pierdzielę. Gnój mi zrył pojazd! Patrzcie, jak wygląda przód. To jest porażka. O, ktoś spierdzielił. I dobrze, tak. Sorki za przekleństwo, ale się zrejczowałem. Kuźwa, teraz przez ten mój rejcz jeszcze nieprawidłowo jeżdżę. Zaje kuźwa piście. Ja pierdzielę. Dobra, jedziemy stąd. 200 na godzinę. Nitro musi być. Bo inaczej nie dojedziemy. Terko odpalone. Lol, ja miałem wrażenie, że ten kliniarz we mnie wjedzie, tak wprost. Ale dobra. Czekajcie, no czekajcie. Zrobię sobie takie mini skróty. Jeżeli to w ogóle będzie możliwe. Suwać dupska. O. Tak to zrobimy. Okej. O kurde. Wow! O shit. Biedak. Ale no musiałem jakoś wjechać. Niech spoczywa w pokoju. Staruch. Maska jeszcze nie odpadła. To dobrze, rokuje. Ale tamten kolonie. O Boże. Dobra, ja teraz już kompletnie nie ogarniam jazdy. O kurde, kolejna ofiara, shit. Dziwne, że gliny nie zwracają na to uwagi w ogóle. Mają to w dupie totalnie. Zajebiście. Jedziemy sobie, jedziemy. Jedziemy tak długo, jak się tylko... Ciulu! Mandata proszę mi dać. Znaczy, kurde, na odwrót. Tobie zaraz wlepię mandat. Już mi się teksty pieprzą. Dobra, a jakiś parking czy coś? Bo ja bym chciał sobie zaparkować pojazd, wiesz. Nie mam nic przeciwko, ale... Wolę... O, umyjemy pojazd. No teraz gorzej wygląda. Ma swoje przejścia. No to już nic na to nie poradzimy. No gdzie mam teraz wejść? Czekajcie. Teraz to już kompletnie zero ogar. Aha, mamy do tego baru wejść. Na górę. Tak, na górę. Będzie cutscenka.
Yo, hey, Pijaku. Where the hell you been? I came right over as soon as you called. What's going on? You remember the wise guys we used to see when we was kids? Yeah, why? The guy we're meeting here is one of them. Uh-huh. His name's Henry Tomasino. I think he's got something big for us. Yeah, no shit. Yeah. We're done with the small-time jobs. It's time to make some real shuttle. Here, he's coming. Don't say nothing stupid. Hey, Henry, how are you? Oh. Hey, Joe. Call of garniturku. This the guy? Yeah, this is Vito, an old friend of mine. Good to meet you, Henry. You vouch for him? Absolutely, Henry. Trust him with my life. Okay, listen. I got a job for you. Oh. The money's good. Ile? I need gas stamps. They're worth a fortune now because of the gas shortage. Where can we get them? In the Office of Price Administration. That's a federal government agency. Isn't that a little risky? What? Too much for you? No, I'm just trying to think of how we can pull it off. It can't be that hard. The stamps are kept in the safe at night, but the keys are probably around here somewhere. You got somebody inside? Yeah, one of our guys. His sister works there. Can she help us out? Super. Ask her yourself. Her name's Maria Angelo. Here's the address. Super. Tell her I say it. Maria Angelo. What about the safe? What if the keys aren't there? That's your problem. But what's the job pay? I'll give you 600 bucks for 10,000 gallons worth of stamps. Okay, we're in. Not no, no, I need Vito to do this alone. I got another job for you, Joe. So, what do you say, Bill? Yeah, sure. Hey, and don't forget to take a piece with you. Challenge you never know what's gonna happen. Better to be safe than sorry. I got beef. Wait. This isn't some liquor store stick up. I want this to be a clean job. If you kill anybody, your cut drops to a third. Gabish? Yeah, I got it. No problem. Okay, when you're done, you come back in, we'll settle up. All right, I'll see Good luck, Vito. No, nara. Dobra. W tej przepięknej, urokliwej restauracji zakończymy odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie trzeciego odcinka z Mafii. Trochę rage'u było, ale nic za to nie poradzę. Taki już mój po prostu w tym udział był. Koleś źle jechał. Jeżeli wam się spodobał odcinek z Mafii 2, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, do następnych odcinków.